Nie zostaliśmy zesłani. Po jakimś czasie wylądowaliśmy w obozie internowanych w Zabrzu, a więc to mogły być gdzieś tam koło 10, tak podejrzewam, w okolicach 10 marca. Oczywiście w marcu 1982 roku, że tak powiem, standard pobytu w obozach internowanych był zgoła inny niż po 13 grudnia, gdzie no, było dramatycznie, siermiężnie, ubogo i no, przerażająco źle i niewygodnie. No teraz już powiedzmy to, oczywiście wygodnie nie było, to było tak jak w więzieniu, ale zostaliśmy umieszczeni w dużych kilkunastoosobowych celach. Jak myśmy dojechali, to już oczywiście brać internowanych już była nieźle zorganizowana, łącznie z pewnymi kółkami zainteresowań. No i tam błyskawicznie pojawiły się, zafunkcjonowały pewne przyjaźnie, wymiana informacji, bo już wiedzieliśmy, że to no, wypuszczą nas za jakiś czas, nie wiadomo jak długo tu będziemy siedzieć, ale będziemy bogatsi o nasze wzajemne kontakty. Do tych kontaktów nawiążę jeszcze później, ale one dały bardzo dobre rezultaty w kolejnych naszych działaniach już w połowie i w drugiej połowie lat 80. Ja tylko dodam, to młodzi ludzie, starałem się swój potencjał wyżyć w grupie ćwiczących karate. Mieliśmy rewelacyjnego instruktora, nie pamiętam jego nazwiska, to był chyba szef Solidarności z Huty Ferrum, posiadający jakiś zestaw pasów, chyba z czarnym na czele. Niesamowicie sprawny gość i on no, sporo nas nauczył i jakby właśnie ten sposób też prowadzenia zajęć z akcentem nie tylko na rozwój fizyczny, ale również na siłę taką psychiczną i duchową. Wtedy no, bardzo wiele nam to dało, mnie i naszym kolegom. No niestety ja cieszyłem się pobytem w obozie internowanych gdzieś około półtora miesiąca, może dłużej, pod koniec kwietnia, bodajże 29, ni stąd ni zowąd dostaję wezwanie, klawisze mnie wyprowadzili do budynku administracyjnego, gdzie zostałem przesłuchany przez SBK, który wyraźnie stwierdził, że przez ten czas gromadzili materiały, uzyskiwali pewne dane, które w tej chwili pozwalają im przedstawić mi już konkretne zarzuty. A więc do tych pewnej ilości materiałów, które podczas przeszukania 1 marca u mnie znaleziono, potem dodano pewne właśnie efekty przesłuchań również mojego kolegi, między innymi jednego, co sprawiło, że otrzymałem akt przedstawienia zarzutów,